Witam Was serdecznie, z tej strony Łukasz. Witam Was bardzo gorąco na moim kanale, już w kolejnym to odcinku. Także no, w tym odcinku chciałbym zaprezentować Wam moje mikro zakupy, które zrobiłem kilka ładnych tygodni, może nawet już można powiedzieć z półtora miesiąca temu te zakupy były wykonane, ale jak wiecie, jak pewnie widzicie w tytule, są to zakupy z AliExpress z Chin, tak? Od naszych przyjaciół z Chin. Także czy to jest shit, czy to nie jest shit, za małe pieniądze można zrobić sobie dzień frajdy, zobaczyć czy nasionka, bo są mi też tutaj trawniki, jest i lotos. Także zobaczymy, czy to wszystko wykiełkuje, jak wykiełkuje, czy przetrwa w naszym zbiorniku, czy nie przetrwa. Dobra, także zacznijmy może pierw od lotosu, jak widzicie. Lotosu naszego jest tutaj sporo. Zakiełkujemy sobie jedną paczkę. W sumie na dwa sposoby to spróbujemy zrobić. Są cztery sztuki w naszym opakowaniu. Także już przed filmikiem postanowiłem, że dwie sztuki, no tak to wygląda teraz, nie wiem czy to widać, już chwila, postanowiłem, że dwie sztuki sobie wrzucę do wody, bo ogólnie ta roślina pierw buduje swój korzeń, tak, czyli wchodzi w glebę, a potem następnie wypuszcza łodygę, która może być nawet kilka ładnych metrów, która następnie wychodzi z wody i tam wypuszcza kwiat piękny, który jest naprawdę przepiękny. Wpiszcie sobie na Google'ach czy tam na YouTubie lotos kwiat. Dobrze, a dwa ziarenka chciałbym wykiełkować, spróbować. Damy tu koło siebie. Tu ogólnie będzie trawnik zaraz, ale zobaczymy, jak będzie kiełkować, to je przełożę gdzieś może, gdzie indziej, może z ziemią spróbujemy coś. No zobaczymy. Dobra, także tą szklaneczkę odkładamy. Przypatrzcie się jeszcze raz, jak teraz to wygląda, bo na pewno będzie za jakiś czas jakiś filmik porównawczy. Tak też to wygląda, odkładamy na bok. Dobra. Tak, tu to wygląda, ten nasz lotos z drugiego sposobu kiełkowania, bo tamten jest zanurzony w wodzie całkowicie. Dobra. Teraz następnie zamówiłem sobie też trawnik. Wyglądał jak Monte Carlo. Tak to wygląda w dużym opakowaniu. Wygląda jak Monte Carlo, choć no zobaczymy, zobaczymy. No cena jest naprawdę zaskakująco niska, także zobaczymy. Tutaj są mniejsze pakieciki trawy. Dobra, może wiecie co, ten duży se odłożę, a tutaj zużyjemy jeden. Zobaczymy, bo też chciałbym popróbować następnym razem z ziemi. Też nie chcę tego wszystkiego skorzystać, no bo po prostu potem człowiek będzie czekał długimi znowu tygodniami, miesiącami, może przez zimę na tą paczkę. Także zostawimy sobie kilka tych paczek, paczuszek. Rozsypiemy to tutaj. Oj, chwila, chwila, bo tu precyzja jest potrzebna. Rozsypiemy to na rękę, jak mnie to zawsze mama uczyła, jak byłem malutki, w podstawówce się kiełkowało. No i sypiemy równomiernie sobie. Ja wypróbowałem wersję na papierze, nie wiem czy ktoś próbował w ogóle, ze względów takich, iż na ziemi nie chcę, ponieważ nawet jak gdyby to wykiełkowało, udało się, to potem ta ziemia będzie się lepić do korzenia, to jest wszystko delikatne, potem tyle, że czekałbym na to 2 lub 3 tygodnie, nie wiem ile to będzie kiełkowało, niektórzy mówią, że ta trawa, którą teraz sadzę, to jest 2 dni, no ale zobaczymy. Także nie chcę też,
aby potem do akwariumu sobie syf nanieść, jakąś ziemię, nie? Bo to szkoda. Ja sobie dbam o parametry w moim roślinnym. Ostatnio w sumie też pojawił się filmik. Dziękuję za to, że tyle odsłon. Wiecie co? Jeden w sumie chyba wystarczy. Tak to teraz wygląda. Przybliżymy może. Tak to w chwili obecnej wygląda. Także mamy tutaj naszą trawkę, która była w dużym opakowaniu. Jeszcze raz pokażę. Nasionka wyglądają coś takiego. Ona mnie kosztowała bodajże chyba te opakowanka. W ogóle mieli wysłać mi 3 opakowania, wysłali mi ich chyba z 6. Także spoko, chyba ktoś się musiał pomylić lub w gratisie, nie wiem. No. Ta chyba kosztowało duże, to jest chyba 5-gramowe bodajże, czy 10-gramowe. Kosztowało mnie chyba bodajże chyba 4 zł, coś takiego. Dobra, odkładamy na bok. I teraz tak, tu jest papier. Tu żadnych dziurek ja nie wykonuję. Zobaczymy, zgnije to zgnije, zobaczymy, zrobimy następnego testa, nasiona jeszcze są. Także to już jest oblane ogólnie wodą. Ja to jeszcze potem, jak dam na parapet do słońca, to spryskam to. Kaloryfer będzie wyłączony, bo też na Sylwester nie mam mnie w domu. Jedę do Częstochowy. To zamykamy i będę odkładał to na parapet. Do po prostu słoneczka. Teraz mamy następne nasionka. Też to jest trawnik. Powiem wam szczerze, nie wiem jaki, bo ja zamawiałem tylko trawniki. Tak te nasionka się prezentują. Może przybliżymy. O, tak to też wygląda. Tu też skorzystamy jedno opakowanie. Mam akwarium taki, wiecie, dyszkę albo dwunastka to jest. I tam właśnie na samym początku, jak po prostu wyjdzie to, to zacznie tu kiełkować, to nie przełożę tego od razu do mojego głównego zbiornika roślinnego, tylko przełożę to pierw do takiego ala inkubatora. Zobaczymy, co się z tym będzie działo, bo nie wiem, czy to się te rośliny nie zaczną po czasie rozkładać. Tak jak to ludzie mówią, chwila zwilżę sobie to, bo to jest w sumie mało zwilżone. Pamiętajcie, że też nie może to być zbyt mokre, ponieważ jak to będzie pływać... O, jeszcze trochę za mokre. Chwila. Jak będzie to pływać, to po prostu nasze nasionka zgniją, tak? Dobrze. Jeszcze raz pokażemy nasiona. Jest tego tutaj, wydaje mi się, dużo. Niby wyselekcjonowane poprawnie, bo są wszystkie naprawdę te nasiona takie same. Ale to pewnie i tak maszynowo. Dobra, wysypiemy z tym na rękę. Ja sobie to posypię po tym opakowaniu. Nic się nie może zmarnować. Gdzie byś tam? Dobra, i równomiernie sypiemy, nie? Co z tego wyjdzie, kochani? Zobaczymy, naprawdę jestem tego bardzo ciekawy. Też mam w planach, może nie wiem, w hydrożelu zasadzić. Zobaczymy. Szukałem, bo miałem hydrożel, wiecie. W filmiku miał się pojawić hydrożel, ale nie umiem go znaleźć. Nie wiem, gdzie jest. Dobra. Tak to wygląda obecnie. Przybliżymy może. Dobra. Następnie oczywiście zamykamy to wieczkiem. O, chwilę, bo to jest takie nietypowe wieczko. Nie chcę opakowania zwalić. A fajnie, aby to było szczelne, ponieważ wtedy wytworzy się w środku wilgoć, inaczej wilgoć. Ogólnie będzie panowało w tym zbiorniku taki mikroklimat, mikrośrodowisko. I to powinno sobie tam fajnie żyć. Dobra. Dwie rzeczy mamy zrobione, w zasadzie już w sumie 3. I powiem wam szczerze, tu w gratisie chyba z tego, co zdążyłem wyczytać, przyszły mi też takie nasionka. Nie mam pojęcia, co to jest, dlatego taki malutki pojemnik. Dlatego taki malutki pojemniczek sobie wziąłem. Już wam pokażę nasionka z bliska, jak to wygląda.
Tak one wyglądają. Wysypiemy sobie to na rękę. Było też oczywiście w tych kopercikach, bo to w takich małych kopertach przychodzi. Nie wiem, czy ktoś z Was zamawiał. Reklamy oczywiście były. I było też właśnie pisało, że ta paczka jest, ta paczuszka malutka jest w prezencie. I fajnie by było, gdybym tutaj zalajkował ich profil na Facebooku. Wiecie co, ja to sobie zwilżę jeszcze chwila, bo to jest mało wilgotne. Co z tego będzie, nikt nie wie, zobaczymy. Aczkolwiek frajda jest, robię to z pasji, także jestem zaciekawiony tym, jest super, cieszę się. Nawet jak nie wyjdzie, to będę próbował pewnie na ziemi, na hydrożelu. Też możecie w komentarzach pisać, jeśli wyście robili, udało się wam, nie udało się. O, tu jeszcze w sumie coś jest, a dobra, to tam już nie będę otwierał. No, jak mówię, takie instrukcje były, znaczy instrukcje, information, wszystko po angielsku, ale to akurat spoko, ale no, po chińsku, nie? Chińskiego niestety mnie w szkole nie uczyli. No i tu jest ten lotos i ten dodatek. Dobra. Teraz tak, moi kochani, zakupiłem sobie jeszcze, aha, to zamkniemy może. No i sam pierw, szczelnie, wszystko szczelnie. Kupiłem sobie, moi kochani, taką kulkę, też na Ali, kosztowała mnie dokładnie 7 groszy, tak to wygląda. Ogólnie ona kosztuje chyba 8 czy 9, no bo w promocji to jest chyba, nie wiem, ciężarek lub jakiś nawóz. Myślę, że ciężarek, bo jak nawóz to będzie bieda, zobaczymy. To też pójdzie do testowego zbiornika. W środku jest gwint, wam pokażę. O. W środku jest gwint. Tutaj też jest gwint, tu jest pręcik nagwintowany, tu jest gwint, otwór gwintowy i to się po prostu nakręca. I teraz po co to jest? Tu wkładamy sobie mech lub jakąś wgłębkę w moim przypadku na przykład, obkładamy to ładnie i formujemy kulę. Dokręcamy minimalnie, to się trzyma, to chyba jest odważnik, myślę, te kulki, nie wiem czy słyszycie, jak marakasy, a kulka racza. I teraz tak, to powinno ładnie ukształtować się w kulę. Co z tego będzie, zobaczymy. Mamy dzisiaj wgłębkę, może otworzymy. Wgłębka jest naprawdę jedną z moich ulubionych roślin. Naprawdę boski kolor i pięknie wygląda, polecam. Dobra, teraz ona jest w hydrożelu, także pamiętajcie, jak kupujecie rośliny in vitro, ważne, aby ten hydrożel oczyścić, ponieważ może on mieć zły wpływ na porost waszej rośliny. Wygląda ten teraz jak trawnik, tak. Dobra. Także tak, całego tego wiadomo tutaj nie włożymy. Ja sobie to na pewno zaraz pójdę opłukać. Wgłębka ma to do siebie, że ona lubi robić się biała. Ona wtedy nie, że gnije, tylko ona się po prostu, jak ją wrzucicie do zbiornika, to przypuszczam, że ona na 90% zrobi się biała. Także bierzcie uwagę, tak, moi kochani, ponieważ ona zrobi się biała, ale po czasie odżyje. Także, o, ile żelu na rękach. Także ja sobie pójdę to zaraz umyć. Nie wiem, ile tego dać, bo też nie chcę przesadzić. Nie chcę przesadzić, a też nie chcę, aby ta wgłębka była poszczępiona, bo wtedy lata po całym zbiorniku, a tego... A może tak malutko damy? A tego byśmy nie chcieli. No ale miejsce na gwint jeszcze musi być. O tym też nie pomyślałem. Chwila. Tu się trochę urwie. No, coś takiego może. O, chwila. Mi się wydaje, wiecie, za dużo w tej wgłębki. Wgłębka jest wytrzymała i tak ją zaraz przepłuczemy. Dobra, ja sobie idę przepłukać. Zaczekajcie chwilę.
Rośliny ogólnie zawsze, już hydrożelu przede wszystkim warto wypłukać, bo mogą mieć na sobie różne dziwne rzeczy. Dobra. Może damy takie szczępki tylko, bo wiecie, w głębka szybko strasznie rośnie, a potem, żeby to wyciągać z tego zbiornika, robić dym, siwy dym, to też szkoda naszego zbiornika. Pamiętajcie, im mniej ingerujecie w zbiornik, dla was lepiej, na pewno. Na pewno dużo się, no, dużo ludzi się z was już na tym przejechało, że robiło dużo i nie wyszło to tak, jakbyście chcieli. Ona nie może wypadać z tego. Nie lubię czegoś jedną ręką robić, no nienawidzę. O, tu na pewno będzie przewinienie. Dobra, spróbujemy. Moi kochani, też nie ma co za mocno dokręcać. Boję się, że mi to wypadnie. Wtedy byłby Meksyk. Dobra, tak to wygląda, moi kochani. Dobrze, tak to wygląda. Powiem wam tak, no jeśli chcielibyście więcej filmików, nie wiem, może ze szczepienia, może na przykład z gadżetami z Ali, niekoniecznie może muszą być to aż takie tanie gadżety po 5-6 zł, aczkolwiek też mogą być. Także piszcie w komentarzach, jeśli chcielibyście może więcej gadżetów z Ali, może coś innego z AliExpress. Ogólnie tutaj mówię o AliExpress, także piszcie, komentujcie, subskrybujcie. Dziękuję ślicznie oczywiście za subskrypcję spod ostatniego filmu. Naprawdę spora ilość wpadła. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ wiem, że robię to, co kocham, a jeszcze widzę, że innym to się podoba, także dziękuję ślicznie. I chciałbym wam teraz już powiedzieć do widzenia, wesołego tutaj hucznego Sylwestra, nowego roku. Nie nachlejcie się za bardzo. No i tyle, trzymajcie się, strzałeczka. Hej!